2 stycznia wspominamy błogosławionego Wilhelma Repina, męczennika. Wilhelm urodził się w Tuarsji, w kraju Loary we Francji, 26 sierpnia 1709 roku. W wieku 19 lat wstąpił do seminarium w Angers, gdzie po studiach przyjął święcenie kapłańskie. Przez 40 lat posługiwał jako proboszcz w parafii świętego Simpliciana w Martinie Brion. Dbał o kościół, kilkakrotnie go rozbudowywał i upiększał. Był szanowany przez parafian i mieszkańców miasta, a także ceniony przez władze lokalne. Gdy w 1791 roku wybuchła rewolucja francuska i zażądano od niego, jak i od całego duchowieństwa, złożenia przysięgi na wierność konstytucji cywilnej duchowieństwa, która m.in. wzywała do zerwania jedności z papieżem i walkę z Bogiem, Wilhelm odmówił. Nie zawahał się, gdyż chciał zachować swoją wiarę i religię, silnie związaną z Kościołem katolickim i rzymskim. Został zmuszony do opuszczenia swojej parafii i schronił się w rodzinnym Angers, lecz wkrótce został aresztowany i uwięziony. Po 3 latach tułaczki i pobytu w różnych więzieniach, 1 stycznia 1794 roku komisja wojskowa wydała na niego wyrok śmierci poprzez zgilotynowanie, tylko dlatego, że był kapłanem katolickim. Wyrok ten wykonano 2 stycznia 1794 roku w Angers. Wilhelm miał wtedy 85 lat. Beatyfikowany został 19 lutego 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Wilhelm aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.